Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnia niedziela roku liturgicznego, roku B. Zawsze jest to niedziela Chrystusa, Króla Wszechświata. Posłuchajmy Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Królestwo Jezusa to królestwo prawdy. A prawda, która wyzwala, często wiąże się z cierpieniem, które trzeba za nią podjąć, by jej obronić, by dać jej świadectwo. I właśnie nasz król jest królem, który to cierpienie na siebie przyjął. Jesteśmy przed ołtarzem najstarszym w naszym kościele, który te wszystkie, tą całą tajemnicę w sobie zawiera. Jest Jezus cierpiący, ubiczowany, ukoronowany cierniem, ciało Jezusa zdjęte z krzyża, ciało Jezusa złożone w grobie. Ale dopełnieniem niech będzie krzyż urszulański, na którym Jezus nie jest Jezusem zmarłym, ale zmartwychwstałym, bo to jest cała tajemnica Jezusa i Jego królowania. Święta Urszula, analizując, medytując ten fragment Ewangelii, pisze tak: królestwo moje nie jest stąd. Wszak Ty, o Jezu, jesteś królem moim, jam Twoja poddana. A to, że królestwo Twoje nie jest z tego świata, więc i ja nie powinnam być z tego świata. Należę do królestwa Twego, a tam, gdzie Ty jesteś, i ja być powinnam. Królestwo Twoje jest tam, na górze, w świecie nadprzyrodzonym. Dlatego powinnam podnosić serce i duszę moją ponad tę ziemię, by moje życie w Chrystusie ukryte było w świecie Bożym. Cóż mi ta ziemia daje? Cóż mnie tak bardzo do niej przywiązuje? Wszak na niej wszystko marnością nad marnościami, nic nie ma trwałego, dającego stałe szczęście. Po cóż więc kochać tak bardzo mocno to, co ziemskie? Dziś jest, jutro już dla mnie może nie być, gdy śmierć przyjdzie, odbierze mi życie. Życie doczesne, ziemio z wszystkim, co się na niej znajduje. Jakże to wszystko małe, marne, wzgardy godne. Ale Królestwo Chrystusa jest tam, na górze, gdzie miłość, pokój, stałe szczęście. Więc do tego Królestwa serce moje powinno nieustannie się wyrywać, by tam wiecznie z Chrystusem żyć, Jego adorować, Jego kochać, z Nim ściśle być związane. Łatwo tak powiedzieć, kiedy modlimy się, medytujemy, a tak trudno, kiedy jest codzienność, różne troski nas przybijają. Ale właśnie, pamiętajmy, że nasz król, król, który zaprawdę oddał życie, jest królem zwycięskim, czekającym na nas w niebie, mającym tam dla nas miejsce już przygotowane. Dlatego z ufnością naprzód, z radością i w uniesieniu. Kochani, minął cały rok naszych spotkań. Co niedzielę staraliśmy się w jakiś sposób rozważyć słowa Ewangelii, posługując się medytacjami świętej Urszuli. Serdecznie dziękuję za obecność, za współtworzenie też w jakimś sensie tych krótkich audycji. Dziękuję mojej siostrze Alinie, która po drugiej stronie aparatu stoi, to wszystko dzielnie montuje, mobilizuje mnie. I zapraszam na rok C. Może w nowej odsłonie, może tak samo, może trochę inaczej. Zapraszam, niech to będzie niespodzianka. Czekajmy z radością i w uniesieniu. Już za tydzień Adwent. Nowy rok.
nowy czas. Szczęść Boże!